witam wszystkich zainteresowanych tematem na naszym kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są granice iterowane. No i cóż, czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania i możemy rozpoczynać. Na tablicy mamy przedstawioną granicę funkcji dwóch zmiennych, którą policzymy poprzez granice iterowane. To jest jedna z kolejnych metod, którymi można sobie poradzić właśnie z granicami funkcji wielu zmiennych. Ta metoda ma na celu pokazanie wszystkim, że z tymi granicami możemy poradzić sobie stosując to, co stosowaliśmy w przypadku funkcji, granic funkcji jednej zmiennej, co jest bardzo ciekawe. No i cóż, mamy naszą granicę, no i na czym polegają te granice iterowane? Otóż, moi drodzy, będziemy liczyć sobie po prostu w pewnej kolejności granice, czyli najpierw będę liczyła granicę przy x dążącym do zera i nie będzie mnie interesował y, a potem odwrotnie. No i rozpoczniemy może od, w sumie powiedziałam inaczej, ale rozpoczniemy odwrotnie, czyli x będzie jako drugi, natomiast najpierw policzę granicę przy y dążącym do zera, gdzie mnie tu nie będzie x interesował. Czyli mam x do trzeciej plus y przez 2x plus y do trzeciej. No i co teraz? Y dąży do zera. Czy jeżeli podstawię tego y, to coś złego się stanie? No nie, bo tu będę miała 0 i tu będę miała 0, ale x nadal zostaną, czyli nie będę miała zera w mianowniku. No to lecę. Czyli teraz zostaje mi z przodu granica przy x dążącym do zera. Tu już sobie wykorzystałam, czyli mam tutaj x do trzeciej przez 2x. I teraz jakbym tak chciała, to dalej sobie liczyć, no to co mogę zrobić? No to mogę sobie podzielić, tak? X do trzeciej przez 2x to będzie po prostu granica przy x dążącym do zera z x kwadrat przez 2. I teraz mogę wstawić tu 0? No oczywiście, że mogę. 0 do kwadratu to jest 0, przez 2 to jest 0. Czyli jakaś konkretna granica mi wyszła. No to muszę zbadać zawsze w dwie strony. Czyli teraz jako drugą wrzucam y dążącego do zera, a sobie będę na początek liczyć x dążącego do zera. Kolejność nie ma znaczenia, czy policzę najpierw tą, czy najpierw tą. Grunt to są wnioski, które sobie zaraz wyciągniemy, czyli będzie x do trzeciej plus y przez 2x plus y do trzeciej. I teraz tak, znowu, tu wstawiam sobie za x 0 i też nic złego się nie stanie, czyli mamy limes y dążący do zera, czyli zostanie mi y przez y do trzeciej, no a y przez y do trzeciej to będzie limes przy y dążącym do zera, czyli 1 przez y kwadrat po skróceniu. I co dzieje się tutaj? Jeżeli ja tutaj wstawię sobie 0, to będę miała 1 przez 0 do kwadratu. A 1 przez 0 do kwadratu to jest po prostu 1 przez 0, a wiemy, że 1 przez 0 dąży do plus nieskończoności. I takim oto sposobem, moi drodzy, wyszły nam dwa różne wyniki przy dwóch różnych granicach iterowanych. No więc, ale dotyczą one dalej tej naszej granicy, którą mieliśmy na początku. Stąd wniosek, że jeżeli granice iterowane są różne, to nie istnieje granica funkcji w punkcie 0,0. Czyli nasza granica funkcji w punkcie 0,0 nie istnieje i możemy zakończyć nasze zadanie. Ja zapraszam, moi drodzy, do kolejnych części związanych z granicami funkcji wielozmiennych, z samymi funkcjami wielozmiennych. Ciekawych zadań na naszym kanale nie brakuje. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś konkretne zadanie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który jest podany w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału i cóż, życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.